Cześć, to Ola, witam Was na kanale Polegi Travels. Dzisiaj kolejna lekcja, na której nauczę Was kilku słów i zwrotów w dialekcie egipskim, a dokładniej nauczymy się, jak powiedzieć dziękuję po arabsku. Oczywiście, tak jak zawsze, przypominam, że słowa i zwroty, które usłyszycie w tym filmie, są w dialekcie egipskim. Ja właśnie tego dialektu uczę, w tym dialekcie się specjalizuję, więc jeżeli na przykład mieliście styczność z innym dialektem lub standardowym arabskim, to zauważycie, że są różnice w wymowie, ale też w samym słownictwie, którego się. Używa. Jeśli ktoś z Was chciałby uczyć się dialektu egipskiego w bardziej systematyczny i intensywniejszy sposób, to oczywiście zapraszam Was na moje kursy, które prowadzę razem z moim mężem egipcjaninem. W opisie filmu zostawię Wam link do oferty naszych zajęć. A my przejdźmy teraz do nauki. Pewnie zastanawiacie się, o co w ogóle chodzi. Przecież wystarczy jedno słowo, żeby powiedzieć dziękuję i po co cały film na ten temat. Ale w Egipcie zwrotów, które mogą znaczyć dziękuję, jest znacznie więcej i używa się naprawdę wielu z nich. Tak więc o tym dzisiejszy odcinek. Zobaczycie, jak na kilka różnych sposobów można podziękować w dialekcie egipskim. Podstawowym wyrażeniem, które musicie poznać i które pewnie wiele osób już kojarzy, jest szukran. Szukran. Szukran znaczy po arabsku dziękuję. I tutaj nie ma znaczenia, jakim dialektem się posługujecie, w jakim kraju arabskim jesteście, dlatego że słowo szukran używane jest zarówno w standardowym języku arabskim, jak i w dialektach i jest ono zrozumiałe wszędzie. Tak więc w każdym kraju arabskim możecie go użyć. W Egipcie, jeżeli na przykład chcemy powiedzieć dziękuję bardzo, to możemy powiedzieć szukran gazilan, szukran gazilan, lub szukran awi, szukran awi. Możecie wybrać sobie, która wersja Wam się bardziej podoba, obydwie są poprawne, mają takie samo znaczenie i obydwa wyrażenia są w Egipcie tak samo często używane. Kolejnym ciekawym zwrotem jest alf szukr, alf szukr. Alf w języku arabskim oznacza tysiąc. Więc gdy mówimy Alf Szukr, dosłownie mówimy tysiąc podziękowań. To jest takie dużo mocniejsze podziękowanie niż na przykład powiedzenie komuś Szukran Gazilan lub Szukran Awi. Więc gdy na przykład ktoś zrobi dla Was coś bardzo miłego albo w czymś Wam pomoże i chcecie jeszcze bardziej okazać swoją wdzięczność, to warto właśnie użyć tego zwrotu i powiedzieć Alf Szukr. Alf Szukr. Jak jeszcze możemy podziękować? Możemy na przykład użyć takiego zwrotu Ana ażkurak. Ana szkurak. I tej formy użyjemy, gdy zwracamy się do mężczyzny. Natomiast, gdy będziemy mówić do kobiety, to powiemy już do niej Ana Anna Ana Możemy też użyć takiej trochę skróconej wersji tego zwrotu i powiedzieć po prostu aszkurak. Aszkurik. Co ten zwrot tak naprawdę oznacza? Yy, a aszkurik a to jest forma czasownika odmieniona w pierwszej osobie. Więc dosłownie, gdy mówimy Ana Aszkurek lub Anna Aszkurik, mówimy Ja dziękuję Tobie. To jest troszeczkę bardziej formalne podziękowanie niż te, yy, których nauczyliście się. Do tej pory, tak więc częściej użyje się tego w takich sytuacjach formalnych, w sytuacjach powiedzmy bardziej oficjalnych, niż w takich sytuacjach życia codziennego. Natomiast też warto znać, bo gdy będziecie właśnie w bardziej takiej oficjalnej, urzędowej powiedzmy sytuacji, to tutaj można powiedzieć właśnie Anna Aszkurek lub Anna Aszkurik. Kolejnym zwrotem, który jest trochę bardziej formalny, a którego też możemy użyć w takim znaczeniu właśnie gdy chcemy komuś podziękować, jest ana Mutsakir. Ana I tutaj musimy uważać na to nie do kogo mówimy, a kto mówi. Jeżeli będzie mówił mężczyzna, to właśnie powie ana Mutsakir. Natomiast jeżeli będzie mówiła kobieta, to już powie ana mutshakira. Anna, Shakira. I co ten zwrot dosłownie znaczy? Mutszekir, mutszekira oznacza wdzięczny, więc jak mówię, Ana mutszekir, Ana mutszekira oznacza ja jestem wdzięczny, ja jestem wdzięczna. To też jest taki dużo ładniejszy i poważniejszy zwrot niż powiedzenie samego szukran. Więc jeżeli ktoś na przykład zrobi wam jakąś dużą przysługę i chcemy powiedzieć, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że ta osoba nam pomogła, to możemy właśnie powiedzieć Ana Mutshakira Ana Mutshakira dużo lepiej to brzmi niż powiedzenie po prostu takiego samego szukran. W Egipcie też bardzo często używa się takiego zwrotu tislam tislam. Na pewno słyszeliście go gdzieś w Egipcie, bo naprawdę Egipcjanie używają go cały czas i tutaj musimy uważać do kogo się zwracamy. Jeżeli mówimy do mężczyzny, to powiemy do niego tislam. Jeżeli mówimy do kobiety, to użyjemy już formy tislami. Tislami. Jakie jest dokładne znaczenie tego zwrotu? Tislam oznacza mniej więcej, abyś był bezpieczny, aby wszystko było u Ciebie dobrze, aby Ci się dobrze wiodło. Niestety nie ma jednego słowa w języku polskim, którym moglibyśmy zastąpić słowo tislam, ale takie jest właśnie znaczenie tego wyrażenia. Egipcjanie używają tego zwrotu cały czas. Jest on też dosyć łatwy i krótki do zapamiętania, tak więc warto go używać. Jeżeli po prostu chcemy komuś podziękować w jakiejkolwiek sytuacji, to właśnie możemy to zrobić mówiąc tislam. Bardzo podobnym zwrotem jest też tislam idak", Tislam idak. Gdy zwracamy się do mężczyzny, to użyjemy formy Tislam Idak. Jeżeli będziemy mówić do kobiety, to powiemy już Tislam Idik. Tislam idik". Wiecie już, że słowo Tislam związane jest z bezpieczeństwem, z życzeniem komuś dobrze. Tutaj jest jeszcze jedno słowo, idak lub idik, i słowo id w dialekcie egipskim oznacza rękę. Więc, gdy mówimy tislam idak, mówimy dosłownie: Niech będą błogosławione twoje ręce, albo Niech Bóg strzeże twoich rąk. Bardzo ładnie brzmi, prawda? Ale właśnie taki jest sens tego wyrażenia. Użycie tego zwrotu jest też bardzo ciekawe i bardzo przydatne w takim życiu codziennym. Na przykład gdy ktoś zaprosi was do egipskiego domu na obiad, to właśnie żeby podziękować za posiłek, warto powiedzieć gospodarzowi lub gospodyni Tislam Idak lub Tislam Idik. Dlatego że dziękujemy za to, co ktoś zrobił swoimi własnymi Rękoma, tak? Ktoś przygotował dla nas jedzenie. Chcemy podziękować w bardzo grzeczny sposób, więc zamiast szukran możemy właśnie powiedzieć Tislam Idak, Tislam Idik. I naprawdę brzmi to już dużo lepiej. Jest takim głębszym, trochę takim mocniejszym podziękowaniem niż samo powiedzenie szukran. Możemy też tego zwrotu użyć w każdej innej sytuacji, gdy ktoś zrobił coś dla nas własnoręcznie. Na przykład, gdy kupujemy jakieś rękodzieło od osoby, która wykonała je samodzielnie, też możemy powiedzieć Tislam idak, Tislam idik, albo gdy odbieramy samochód od mechanika, który nam go naprawił, też możemy powiedzieć właśnie Tislam idak. Następny zwrot, jaki wybrałam, też jest troszkę formalny i może nie usłyszycie go w takich e, sytuacjach dnia codziennego, ale uważam, że jest bardzo ładny, trochę bardziej zaawansowany i też warto go znać. Jeżeli chcecie komuś podziękować, to możecie też powiedzieć: "Ana, mamnun lik". Ana, mamnun lik. I tutaj musimy po pierwsze uważać na to i kto mówi i do kogo się zwracamy. Ana mamnun lik to jest forma, której użyje mężczyzna w stosunku do innego mężczyzny. Jeżeli mężczyzna będzie mówił do kobiety, to powie już ana mamnun liki. Ana mamnun liki. Natomiast jeżeli będzie mówiła kobieta do mężczyzny, to powie ana Mamnuna lik. Ana mamnuna lik. Jeżeli kobieta będzie zwracała się do innej kobiety, to powie Ana mamnuna liki. Ana mamnuna liki. Trochę bardziej skomplikowane, ale naprawdę jest to bardzo ładny zwrot. Samo słowo mamnun mamnuna oznacza wdzięczny lub Wdzięczna. Stąd musimy uważać, kto danego zwrotu używa, bo mężczyźni będą używali formy mamnun kobiety mamnuna. Gdy mówimy Ana Mamnun lik lub ana Mamnuna lik, to mówimy dosłownie ja jestem Tobie wdzięczny lub wdzięczna. Innym sposobem, żeby powiedzieć dziękuję, jest użycie zwrotu katar hirak, katar hirak. To jest forma, której użyjemy, gdy mówimy do mężczyzny, natomiast gdy będziemy mówili do kobiety, powiemy kattar chirik. Kattar chirik. Dosłownie ten zwrot oznacza niech zwiększy się Twój dobrobyt. Brzmi ładnie, prawda? To jest oczywiście takie bardziej wyszukane wyrażenie, natomiast gwarantuję Wam, że jeżeli użyjecie go w stosunku do Egipcjan, to oczywiście będą oni pod wrażeniem, że mówicie po arabsku, ale będą też pod wrażeniem Waszego poziomu znajomości języka, bo to nie jest też taki łatwy i oczywisty zwrot, którego zwykle cudzoziemcy się uczą. Na koniec jeszcze jeden zwrot. W Egipcie bardzo często zamiast szukran można usłyszeć też merci, czyli dziękuję z języka francuskiego. Kiedyś język francuski w Egipcie był uznawany za język elity i bardzo dużo osób język francuski znało, i do tej pory w dialekcie egipskim jest bardzo dużo słów, które pochodzą właśnie z języka francuskiego. I do tej pory też właśnie Egipcjanie, często mówiąc dziękuję, mówią merci lub merci, oui, czyli dziękuję bardzo. Czyli mamy połączenie francuskiego słowa merci ze słowem oui, które w dialekcie egipskim oznacza bardzo, a więc merci, oui. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli macie jakieś sugestie dotyczące filmów z nauką dialektu egipskiego, to dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że nauczyliście się z tego filmu czegoś nowego. Ja bardzo Wam dziękuję, że ten film obejrzeliście. Alf Shukr, Anna shakira, tislam, Merci Aui i do zobaczenia.